Wiosna sprzyja spacerom, a zwłaszcza weekendy. A tutaj pojawia się problem, bo niezależnie od tego, czy jesteśmy w parku, czy w lesie, pojawiły się już kleszcze i to jest tych kleszczy z roku na rok coraz więcej. Dlatego musimy zwracać uwagę, czy my nie mamy kleszcza i czy nasz pupil nie ma kleszcza. Jakie są, pani doktor, pierwsze objawy, jeśli nie zauważyliśmy na przykład, że nasz pies czy kot złapał kleszcza, to jakie są pierwsze objawy, jeśli okazałoby się, że pies choruje, tej choroby odkleszczowej? Pierwszym objawem jest silne osłabienie organizmu, spadek apetytu, osowienie naszego pieska. Pies robi się coraz słabszy i tak do nas wtedy trafia z silnym osłabieniem. Wtedy my pobieramy krew i według wyników określamy, czy jest, zaczyna się anemia, czy jest spadek płytek krwi. Ewentualnie robimy wtedy rozmaz i z rozmazu możemy zdiagnozować bebesziozę. Bebeszioza jest najbardziej niebezpieczną chorobą dla naszych pupili odkleszczową, ponieważ ona bardzo szybko rozbija krwinki czerwone i dochodzi do nagłej anemii. Jeżeli nie zareagujemy w miarę szybko, grozi to nawet śmiercią. A borelioza? Borelioza jest chorobą, która ujawnia się u psów po jakimś okresie czasu. Objawia się kulawiznami jednokończynowymi, czterokończynowymi, również osłabieniem organizmu. Jest również anaplazmoza, która też rozwija się dopiero po jakimś czasie i też objawia się głównie osłabieniem, gorączką, spadkiem płytek krwi. Tutaj ważna jest na pewno też szybkość reakcji, no ale czasami możemy nie zauważyć, że nasze zwierzę złapało tego kleszcza. Czy te choroby tak naprawdę, jeśli w odpowiednim momencie zareagujemy, są wyleczalne? Tak, jeżeli jest odpowiednio szybko, bebeszioza jest wyleczalna, jest na to jeden, jedyny lek. Można go zastosować, jeżeli ona zostanie w odpowiednim czasie zdiagnozowana. No oczywiście, pani doktor, najlepsza jest profilaktyka, czyli co się najbardziej sprawdza, czy to jest kwestia indywidualna, czy te obroże antykleszczowe, czy jednak leki, które się podaje zwierzętom, czy na przykład takie kropelki, które też się podaje na sierść. Jest cała gama na dzień dzisiejszy preparatów skutecznie działających. Dobieramy to w zależności od wieku zwierzęcia, od stanu jego zdrowia, od predyspozycji rasowych, okrywy włosowej i upodobań, jak również właścicieli, bo właściciele najlepiej wiedzą, który preparat chcą zastosować i który zdał egzamin na przestrzeni lat u swojego pieska. Drodzy Państwo, pamiętajmy, że profilaktyka zawsze się sprawdza, więc niestety kleszcze już są. Zadbajmy o to, żeby nasze pupile i my sami, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni.